Agnieś 1000 golda Aztekami. Co się dzieje, kiedy osiągniecie 100 punktów Duma? Tego i wielu innych rzeczy dowiecie się z dzisiejszego poradnika. Dodatkowo omówimy sobie buildy idei, pogadamy o mechanice Duma, którą trzeba zrozumieć, jak i o kilku innych ważnych sprawach. Witam Cię na moim kanale, tutaj Lukas. Jeżeli jesteś nowy, no to widzisz, że mam trochę doświadczenia w tą grę, więc zazwyczaj wiem, co mówię. Tylko czasem zdarzy mi się upadać. Jeżeli interesuje Cię jakiś kraj i chcesz, żebym z niego zrobił tego typu poradnik, no to zostaw komentarz. Jako Aztecy mamy dwa osiągnięcia do zrobienia. Pierwszy z nich, Sunset Invasion, polega na tym, że musimy posiadać jako Aztecy okorowane prowincje Lizbona, Madryt, Paryż, Londyn, Amsterdam i Rzym. O, czyli te prowincje dokładnie. Drugim osiągnięciem jest On the Edge of Madness. Jako Aztecy musimy osiągnąć 95 punktów Duma, przetrwać w tym stanie 20 lat, ale nie możemy mieć 100 punktów, bo wybuchniemy. W sumie dość łatwy achievement, jak zna się mechanikę Duma, ale o tym więcej w strategii trzeciej. Aztecy to jeden z najmocniejszych krajów militarnych na świecie, a na pewno w tym regionie. Na początku dostajemy Infantry Combat Ability plus 10%, zmniejszone koszty idei o 10%, a na koniec rozwinięcie zwiększony Manpower narodowo plus 25%. Trzecia idea jest już całkiem ok, Manpower Recovery Speed zwiększone o 10%, czwarta jest super, zwiększone morale, co nam jeszcze fajnie się skaluje z religią, Production Efficiency, które jest dość fajne na ten region i na koniec Spy Network Construction plus 20%. Aztecy bazowo posiadają religię Nahuatla, która jest jedną z najmocniejszych religii w tej grze, jak i jednocześnie najsłabszych. Najmocniejszą dlatego, że dostajemy morale plus 10% oraz zmniejszenie unrestu we wszystkich naszych prowincjach o 2 punkty. Najsłabszą dlatego, że Nahuatla jest religią niereformowalną, co czyni z Azteków prymitywów i musimy reformować tą religię, co jest bardzo upierdliwe. Najfajniejsze jest jednak to, że po reformacji wszystkie te bonusy, które tutaj widzicie, czyli znowu dodatkowa dyscyplina, dodatkowy kolonista, nam zostają. Posiadamy jako władcę Montezumę I, bardzo mocnego generała, który zapewni Wam nie jeden stack wipe w tej rozgrywce, jak i jego statystyki jako władcy też są całkiem niezłe, 4, 3, 5, a następcy należy się po prostu pozbyć. Azteckie misje niestety mają na razie standardowe drzewko, możliwe, że najbliższy patch 1.31 będzie jakieś te misje tutaj zmieniał, ale tak czy siak to drzewko jest całkiem mocne jak na kraje w tym regionie, trzeba je tylko właściwie używać. Na przykład misję High Income warto jest zostawić na 14 poziom technologii, żeby szybko zabudować nasz kraj manufaktur, które się wtedy pojawiają. Build Up Force Limit jest to misja, którą warto wykonać od razu na samym początku rozgrywki, żeby dostać już dodatkowe morale. Jako kraj z Ameryki dostajemy prawą odnogę drzewek, ale one nie są jakieś tutaj za dobre. Troszeczkę punktów zawsze dostaniemy. Co do sojuszy i rywali. Praktycznie w każdej strategii, którą dzisiaj Wam zaprezentuję, sojusze bierzecie z krajami, które są daleko od Was i z którymi nie będziecie toczyli bezpośrednio walk w najbliższym czasie. Na rywali bierzecie kraje, które są blisko z Was, albo mają spełniać jakieś określone cele, na przykład Otomi, które może Wam zagwarantować, że jak zabierzecie tą jedną prowincję, dostajecie również możliwość atakowania trzech kolejnych krajów, albo takie prowincje jak Tlaxcala oraz ta tutaj, nie umiem wymówić jej nazwy, ponieważ mają forty, warto jest zdobyć te prowincje dla siebie. W regionie jest jedna super ważna prowincja, na którą trzeba bardzo uważać, która zawiera Temple of Cholula. Ta świątynia jest konieczna dla wielu strategii, które Wam dzisiaj zaprezentuję. Tylko zwracam Wam na nią uwagę, żebyście byli ostrożni. Nie warto zawsze podbijać tej prowincji. Jako Aztecy z religią Nahuatla macie bardzo specyficzne Casus Belli, zwane Flower Wars, które powoduje, że możecie wymusić na danym kraju, żeby był Waszym wasalem za 50 punktów Warscora oraz dostajecie wtedy zwiększoną liczbę prestiżu za to. Religia Nahuatla jest religią, którą trzeba reformować. To powoduje, że Aztecy są prymitywami, co niesie za sobą trochę konsekwencji. Przykładowo, prymitywy nie mają żadnych government reform, ich dochody ze złota są masakrycznie zmniejszone oraz nie mogą embrace'ować instytucji, czyli ich wprowadzać nawet jeżeli zboostujecie prowincji, a koszty boostowania prowincji są tak czy siak zwiększone o 50%. Na szczęście Paradox pozwolił nam reformować tą religię i żeby ją reformować musimy przeprowadzić te wszystkie 5 reform i następnie graniczyć z krajem, który ma przynajmniej dwie instytucje feudalizmu oraz renesansu oraz oczywiście ma już zreformowaną religię, jak katolicyzm albo animiści. Żeby przeprowadzić reformę, musicie spełniać następujące warunki. Być w pokoju, mieć przynajmniej jeden punkt stabilności, wskaźnik Duma musi być mniejszy niż 50 punktów, posiadać 5 wasali oraz nie możemy mieć żadnych rebeliantów na naszych prowincjach.
Kiedy spełniacie te warunki, możecie przeprowadzić reformę. Każdorazowo, kiedy przeprowadzacie reformę, dostajecie 25 punktów Duma oraz tracicie 1 punkt stabilności. Według mnie kolejność przeprowadzenia reform powinna być następująca: dyscyplina, relacje, mniejszy koszt stabilności, war exhaustion zmniejszone oraz dodatkowy kolonista. Oczywiście możecie mieć odrębne zdanie, dajcie znać w komentarzu. Więcej na temat przeprowadzenia reform będzie w strategii trzeciej. Teraz pogadajmy o samym Dumie. Startujemy mając 0 Duma, maksymalna wartość to 100. Ale w momencie, kiedy go dostajemy 100, dzieje się wiele złych rzeczy. Kiedy osiągniemy 100 punktów Duma, wyskakuje event The End of Day. Nasz władca umiera, na jego miejsce pojawia się znakomity władca 000 oraz tracimy wszystkie Monarchy Points, które zebraliśmy do tego momentu. Więc nie chcecie doprowadzić do tego, żeby Dum wybuchł. Co nam zwiększa Duma? Dum rośnie nam samoistnie. Każda prowincja, którą posiadamy, powoduje, że dostajemy o 1 punkt Duma więcej rocznie. Widzicie, posiadamy 5 prowincji, więc rocznie dostajemy plus 5 punktów Duma. Kolejną sprawą są eventy, które będą nam działały często na plus albo na minus. Oraz oczywiście przeprowadzanie reform, każda reforma 25 punktów Duma. Duma redukuje się na jeden z kilku sposobów. Pierwszym z nich jest zabijanie wojsk przeciwnika. Każdy zabity 1000 powoduje, że tracicie 1 punkt Duma. Tutaj straciliśmy 4. Kiedy posiadacie wasala, możecie zabić następcę i władcę. Im lepsze ma statystyki, tym więcej punktów Duma zmniejszacie. Czynność możecie powtarzać co 3 lata. A ostatnim źródłem są eventy, które odpalają się tym częściej na minus. Z tego co zauważyłem, im więcej punktów Duma macie. Oczywiście też mogą być na plus i możecie sobie tym tutaj żonglować. I najważniejsze, każda przeprowadzona reforma zmniejsza o 20% otrzymywanego Duma. Czyli pierwsza reforma 20%, piąta reforma powoduje, że już dostajecie minus 100%. I tak właśnie się domyśliliście, jak zrobić Edge of Madness. Zdobyć 95 punktów Duma, przeprowadzić piątą reformę i wtedy 20 lat siedzicie na 95 punktach, bo wam się już to nie zwiększy, może się tylko zmniejszyć. Jak macie pecha. Strategia na świnkę. W zasadzie do pierwszej strategii mechanika Duma w ogóle nas nie interesuje i w zasadzie już widzieliście odcinek właśnie z grania pod tą strategię, ponieważ będziemy stawali się animistami i nimi zostaniemy. Ważne jest, żeby na początku ustanowić sobie rywali, których jest bardzo łatwo podbić i uwaga, nie ustanawiajcie na rywali otomi ani nacji animistycznych, tych będziecie chcieli atakować później. Rywali atakujecie na Humiliate Cassius Belli, nie Flower Wars Cassius Belli. Każdorazowo każdego rywala za 100 punktów będziecie mogli wypisować. Daje wam to po 100 każdego rodzaju punktów Monarchy Points. Łącznie zarobicie 900 w takim razie punktów oraz zwiększycie wasz prestiż o 60. Oraz otrzymacie 30 punktów Power Projection. Warto jest to zrobić na początku, ponieważ kiedy zmienicie się na animistów, nie będziecie w stanie mieć żadnych rywali. A potrzebujecie sporo punktów do dewowania. Naszym pierwszym celem będzie nacja Otomi. Za sojuszników to warto brać raczej takie nacje, które są daleko od nas, o na przykład to coś, Kaxalisko, nieważne. To są totalnie zabezpieczające sojusze, chociaż jako Aztecy przeważnie takich rzeczy nie potrzebujecie. Dodatkowo warto zrekrutować najemników, oni zawsze się przydadzą. Fokus od razu na punkty militarne, przy przywilejach no to standardowo. Oczywiście nie musicie brać tańszych doradców na samym początku, warto brać od razu punkt militarny dodatkowy, żeby już nam się zbrał. Potem oczywiście dyplomatyczny i na samym końcu tutaj również administracyjny. No to czas na pierwszą wojnę. Nie patrzcie na to, że tutaj mają przewagę, a jest to totalnie bez znaczenia. Tutaj na samym początku nie musimy jakoś bardzo długo toczyć tej wojny. W sumie to minimalizujemy, nie bierzemy pieniędzy, przepraszam. Minimalizujemy czas, jaki będziemy potrzebowali do dalszych naszych podbojów w tym regionie, więc bierzemy tylko tą jedną prowincję. Nic więcej. Oczywiście korujemy i wypowiadamy kolejną wojnę, którą musimy przegrać. Pamiętajcie. W międzyczasie z każdą nacją, która jest dookoła, warto poprawiać relacje, bo inaczej może się tutaj zawiązać wam koalicja. Na pewno się to może stać dość łatwo na poziomie very hard hard. Tutaj ciężki wybór, bo za chwilę będziemy bardzo potrzebowali tego pana Yearly Inflation Reduction, ale też stabilność by nam się przydała. Ale osobiście wezmę tego pana od inflacji. Co prawda teraz już nie zarabiamy i w sumie warto odpalić teraz edykty na zmniejszenie kosztów doradców, przepraszam, przywileje. No i kiedy mamy 100%, możemy przegrać wojnę. Po prostu w peace dealach
oferujemy, że chcemy, żeby nam zmienili religię. I stajemy się w tym momencie animistami, proszę państwa. Co powoduje, że dostajemy jedną z najgorszych religii w tej grze, ale jej przewagą jest to, że możemy już zarabiać na złocie. Zobaczcie, nagle plus 11 samego złota. I to daje nam masakryczną przewagę w danym regionie. Tracimy Flower War Cassius Belli, co jest dość bolące, bo będziemy dość dużo agresywnej ekspansji tutaj robili, no ale zawsze możemy budować normalnie Spy Network i podbijać wszystko dookoła. No i w zasadzie dalsze postępowanie z tą strategią, no to odsyłam was do mojego materiału, do odcinka z Shinto Azteków podbijających Ming i przejmujących mandat właśnie w tymże Mingu. Tam jest dalej to lepiej pokazane, co należy robić. A teraz przejdźmy do strategii drugiej. Strategia druga jest bardzo podobna. Pierwsze ruchy mamy takie same, musimy zostać nawróceni na animistów, ale będziemy wracali z powrotem na Nahuatla za jakiś czas. Jak mamy już trochę odłożone, to ja bym zatrudnił przynajmniej wszędzie dwójkowych doradców, może i nawet trójkowych, jeżeli takowych byśmy mieli na przykład z misji, bo realnie pieniędzy za bardzo potrzebować nie będziemy, a co innego z punktami, ich będziemy potrzebowali praktycznie na wiecie co. No właśnie, dlatego je oddałem. Krok drugiej strategii drugiej to jest zaatakować teraz nację, która jest animistyczna, czyli wszystkie prowincje ma animistów oraz są animistami. W sumie to można też zrobić, zamienię krok drugi z pierwszym, czyli najpierw podbijamy nację, tak jak tutaj podbijaliśmy ci coś tam i następnie dopiero nawrócić się na animistów. W sumie nawet w tą stronę byłoby lepiej. No ale mnie to jest obojętne, lecimy dalej. No albo jak nam się poszczęści, doradca za 50% z eventu, też fajnie. No i następnie musimy wszystkie te prowincje niestety okorować. Tutaj odruchowo kliknąłem na wracanie, ale szczerze mówiąc nie róbcie tego, jeżeli planujecie wdrażać drugą strategię i powracać do Nahuatla, jest to bez sensu. A teraz zwiększamy prędkość na 5 i czekamy, bo będziemy dużo punktów potrzebowali. Jak ja kocham takie eventy, renesans, wyjebiście, nie opłaca się na przykład dewować przed renesansem, w międzyczasie jak czekacie, to niech wasi dyplomaci siedzą i poprawiają ze wszystkimi relacje, bo jak tylko powrócicie do Nahuatla, no to będziecie jednak wszystkich cisnęli dookoła. Co do dewowania prowincji, ja osobiście będę dewował tutaj tą prowincję z Cotton, ponieważ jeszcze długo nie będziemy realnie korzystali z Golda, potem dopiero prowincję z Goldem będę dewował. Cotton jest fajne, bo dodatkowe minus 10% do developmentu, odpalamy oczywiście odpowiedni edykt, local development cost, to jeszcze mamy tutaj to zmniejszone. Możecie też oczywiście dewować prowincję z Goldem, no ale jest ryzyko, że wtedy będziecie tutaj mieli powyżej dychy i wam się to prędzej zawali. Jak podewujecie, to pamiętajcie, żeby też tutaj punkty cały czas wprowadzać, żeby już je dostawać się znacznie wcześniej. No i przyrost punktów mamy naprawdę całkiem znośny, jak na ten okres rozgrywki i też całkiem nieźle zarabiamy. W sumie Golda tutaj cały czas odkładajcie, bo będą wam potrzebne na najemników, na budowanie budynków w trakcie naszej ekspansji. No i zdewowałem tą prowincję, jak widzicie troszeczkę lat minęło, bo aż 12. Do tego momentu prowadzamy jak najszybciej instytucje. No i teraz będzie ona się rozprzestrzeniała po wszystkich naszych prowincjach. No, nawet dość powoli. Pamiętajcie, żeby nie dewować na przykład kolejnej prowincji w celu wprowadzenia renesansu, zanim nie pojawi się tutaj nam feudalizm wszędzie. Dlatego będę musiał poczekać, żeby nam się tu feudalizm wprowadził i dopiero wtedy będziemy dewowali renesans. W międzyczasie pozbieramy punkty. Drugą prowincją, którą będę dewował, no to będzie to Meksyk. Tutaj do 10 rozwiniemy złoto, a resztę to będą punkty administracyjne i militarne. Kiedy feudalizm jest obecny, no to wtedy można zacząć spokojnie dewowanie, no tylko też pamiętajmy, żeby tutaj to odpalić wcześniej, żeby też tutaj rozwinąć centrum handlu, przynajmniej do drugiego poziomu przed dewowaniem, do 10 nie więcej. No i całą resztę, no to oczywiście w pierwszej kolejności punkty militarne i potem na zmianę. A, nie mam. Pamięć, w sumie trzeci też by się chyba nam przydał na cały region dostać minus 10%, też fajna sprawa. No i mamy to, możemy wprowadzić renesans. Teraz najnudniejsza część, czekanie aż się wprowadzą te dwie instytucje tutaj i one muszą mieć napis Embraced tutaj. Jeżeli wypuścicie teraz wasala na tych prowincjach, no to ten proces się zastopuje. Chociaż nie, z tego co widzę, tak z ciekawości to sprawdziłem, nie musimy dewować wszystkich prowincji. Wystarczy, że rzeczywiście tylko w jednej to mają wprowadzone.
bo będę mógł zawsze podejmować za punkty administracyjne te prowincje, tak jak na przykład tutaj to zrobiłem. Już teraz nam to leci zamiast 0,5, no to 1,35, dodając po prostu dwa punkty administracyjne. A punkty administracyjne możemy sobie pozwolić tak porobić. W międzyczasie przygotujmy tutaj Cassius Belli na tle panek, ponieważ mi zwasalizowali Tlaxcala, no więc nie fajnie. No i proszę, wasal wypuszczony, który ma przyjęte zarówno feudalizm oraz renesans. A my przejdźmy do etapu trzeciego w sumie już, czyli zdobycia tej prowincji. Bo tutaj mamy coś takiego jak świątynia Cholula. Prowincja zdobyta. No i czekamy, w przeciągu 5 lat powinniśmy dostać event na zburzenie tej prowincji. No, a mi się odpalił po miesiącu. I teraz możemy albo zburzyć tą świątynię, albo przyjąć z powrotem na Huatla. I to jest jedyny sposób, żebyście z powrotem wrócili właśnie na Nahuatla. To powoduje, że no, znowu się stajemy prymitywami i niestety nasz już z Golda przestajemy korzystać i to boli. Bo musimy też zwolnić naszych doradców, więc też dobrze jest na przykład sobie wziąć tutaj i rozwinąć technologię, nawet dość bardziej do przodu, żeby korzystać z jej dobrodziejstw i potem dopiero się reformować, wykorzystując tą przewagę technologiczną. Kolejnym etapem jest przeprowadzanie wszystkich reform w sposób standardowy poprzez wasalizowanie oraz przeprowadzanie kolejnej reformy. Przeprowadzonej piątej reformie, ponieważ graniczycie z krajem, który ma dwie instytucje wprowadzone, możecie kliknąć ten guzik Reform Religion, inaczej byłby on wyszarzony. No niestety nie dostajemy tutaj darmowych technologii, nie dostajemy tutaj darmowej instytucji. Nie musimy czekać, aż pojawią nam się tutaj kolonizatorzy. Trzecia strategia to ni mniej, ni więcej jak zwykłe, nudne reformowanie wszystkich tych reform Aztekami. Tak, no i teraz trzeba poszukać przyjaciół, jak i wrogów. Nie opłaca się z nikim, kto jest w graniczy z wami, zawierać jakichkolwiek pozytywnych relacji. To są wszystko wasi wrogowie. Sojuszników szukajcie jak najdalej od was, żeby w zasadzie tylko przeciwdziałali koalicji. Tutaj pierwsza najważniejsza rzecz to, żebyście sobie wylosowali jakiegoś dowódcę, który będzie miał 1-2 punkty w Siege'u. Bardzo dużo to daje. Im wyżej wam się trafi, tym lepiej. Oczywiście Montezuma do walki. Rywali, no to proponuję ustawiać dopiero 12 grudnia, żeby zobaczyć, kogo możecie atakować, kto z kim jakie sojusze ma, kto was nienawidzi. U mnie akurat to się tak prezentuje. Ech, blondynka Lukas zapomniał zrekrutować sobie wcześniej najemników, no trudno. I lecimy Flower Wars, wzywamy osobno Taraskan. No to wszystko jedno koło tak naprawdę pierwszego tutaj rozwalimy. I w sumie to nawet lepiej... Nie, tutaj możemy ich od razu atakować. Nawet z tymi dwoma minusami powinniśmy zniszczyć totalnie ich armię. Mamy bardzo dużą przewagę dzięki Montezumie. W Meksyku ustawiamy Local Defensiveness, żeby Fortesa wam za szybko nie padła. Misje za Force Limit dla dodatkowych morali. W międzyczasie oczywiście wszędzie poprawiacie relacje, żeby jak najpóźniej przeciwnicy wchodzili w koalicję. Jeżeli przeciwnik ma przewagę, no to najlepiej dążyć do walki na właśnie waszym forcie. Wtedy zawsze będą mieli te minusy. A to będzie dość srogo ich kosztowało w manpowerze. Uwielbiam stack wipy. Gdzie się da, no to starajcie się oczywiście fortece okupować armią najemną. Nie zawsze wam się to uda. Fajny event. Na przykład na takich fortach. Zresztą tego typu fortece powinny być waszym pierwszym wyborem do ataku. Najgorsze w tych wojnach tutaj w tym regionie jest to, że czasem ktoś wam się wpierniczy. No zobaczcie, na przykład tutaj zaraz będziecie wciągnięci w kolejną wojnę, bo tą nację będziemy wasalizowali. Więc warto na to zwracać uwagę. No i w zasadzie możemy kończyć tą wojnę, tylko trzeba sprawdzić, kto z kim ma jakie wojny. Peace deal to w zasadzie zawsze wasalizacja oraz pieniądze. No a czasem humiliate też się przyda. A nie, czekajcie. Wasal, to humiliate'a nie mogę. Czasem też warto zabrać prowincję. Albo taka, która do kogoś was doprowadza, jak w tym wypadku, albo taką z fortecą. Tutaj akurat wezmę tylko i wyłącznie fortecę oraz wasalstwo. Co już mi daje, jak widzicie, całkiem niezłą koalicję. Bardzo musicie uważać na ilość posiadanych prowincji, bo to wszystko wam przyspiesza nabijanie duma. No to jeszcze jeden wasal nam potrzebny jest. W sumie, żeby obniżyć tutaj agresywną ekspansję, to warto na przykład wysłać merchanta do trade node'a i zmienić mu na poprawianie relacji. Doradca Improve Relation też jest jak najbardziej tutaj wskazany. Wszystko dalej to polega po prostu na tym, że klikacie każdy kolejny kraj i patrzycie, z kim walczycie. O, tutaj koalicjanci,
tutaj bardzo duża liczba krajów. Najfajniej jest tak zrobić, żeby każdy kraj, z którym będziecie walczyli, żeby został waszym wasalem i żeby miało to sens. Ewentualnie, żebyście go whitepisowali i mogli zadbać o to, żeby na przykład nie weszli w koalicję przeciwko wam. I u mnie to wygląda na to, że Otomi będzie fajnym celem, bo wyjmę sobie dwóch koalicjantów z tego wszystkiego, a tylko mamy Royal Mariage, ale to nic strasznego. Jestem w stanie się pogodzić z tym i lecimy najpierw wyjąć koalicjantów z tej wojny. Tutaj idealnie, jak macie te dwie fortece, one są górskie, boty zawsze dostaną gigantyczne minusy, dlatego ja tak lubię zdobywać tą fortecę. Kolejna jest tutaj, od Matla coś tam, nieważne. Też bardzo fajna forteca do zdobycia. No ale też nie musicie się z tym tutaj jakoś spieszyć za bardzo. Dopiero może jak będą zdobywali, a widzicie, tutaj siedzą na minus 4, to po co w sumie w ogóle z nimi walczyć? Kraje, tak jak mówiłem, albo stają się waszymi wasalami, albo wam zależy na tym, żeby były jak najszybciej możliwe do podbijania. Więc 5-letni trus jak najbardziej wskazane, plus może przedłużenie o 2 lata za pieniądze. I w sumie fajnie jest zadłużać przeciwnika. Bez war reparation, bo to jest nieopłacalne. O, jak straszne, mu Air zmarł. No i mamy to. Ostatniego wasala, ale w jego przypadku na przykład bardzo opłacalne jest przejęcie tej prowincji, ponieważ da wam ona dostęp do 3 kolejnych potencjalnych celów, jak zresztą widzicie. Plus oczywiście pieniądze. 30% Crownlandsów, no to bierzemy kolejne punkty. Mamy też 8 punktów Duma, więc fajnie będzie poświęcić jakiegoś tutaj władcę za dychę. Im lepszy władca, tym więcej punktów tutaj oszczędzicie. No i tym słabszy będzie wasz przeciwnik. Macie gdzieś, czy was lubią przecież, czy was nienawidzą. Chodzi o to, żeby móc przeprowadzać reformy. A co do reform, no to tutaj szkół jest kilka. Na początku zastanawiam się zazwyczaj pomiędzy dwoma reformami. I nigdy nie wiem, co jest lepsze. Albo Diplomatic Relations, żeby tutaj mieć 5 na 5. Albo dodatkowa dyscyplina, żeby mieć silniejszą armię. Zwłaszcza jeżeli macie również doradcę z dyscyplinką. Część osób też doradza stabilność brać na początek, ponieważ każda reforma obniża wam o 1 punkt stabilności. Ja osobiście jestem zwolennikiem takiej kolejności, jak teraz tutaj widzicie. No to biorę dyscyplinę, 25 duma dostajemy oraz niestety tracimy 1 punkt stabilności. Plus wszystkich wasali straciliśmy, no trudno, przeżyjemy. Tutaj mam jakiegoś niesamowitego fuksa, oba kraje animistów są w tym momencie bez sojuszu, więc możemy ich zaatakować od razu. Osobiście jeszcze jestem zwolennikiem takiej strategii tutaj, że w momencie kiedy okupujemy i się nudzimy, no to biorę armię w dół i łażę po prowincjach przeciwnika i je po prostu plądruję, żeby mieć większe zapasy gotówki. Dodatkowo to też osłabia te nacje. Jak tylko możemy, to wprowadzamy technologię militarną. Pamiętajcie, żeby poprawiać relacje, to jest super ważne. 2 kolejnych wasali złapanych. Też spotkałem się z taką strategią, że jeżeli tutaj gdzieś pojawią wam się plemiona, no to widziałem osoby, które bez Cassius Belli wypowiadają wojny, wzywają maksymalną liczbę plemion. No ale może to zrobimy następnym razem. Tylko tutaj wspominam, że jest taka możliwość. Nie róbcie tego za często, bo to generuje mimo wszystko dość sporo agresywnej ekspansji wśród nacji azteckich, jak widzicie, nie za dużo. I wychodzi na to, że moim kolejnym celem będzie Totonak, bo pozwoli mi zdobyć aż 3 wasali. I w sumie tylko 3 wasali, tak powinienem powiedzieć. Uważajcie, żeby nie kliknąć złego Cassius Belli. O, oni mają swoich wasali, jak fajnie. Tutaj na przykład policzyłem sobie, że mam o 2 kraje za dużo uczestniczące w tej wojnie. Nie wszystkich będę chciał wasalizować, więc teraz lecę na mixteków, co też powinienem zrobić na samym początku od razu, żeby jak najszybciej ich wyjąć z tej wojny. No, whitepisie, nic więcej, od nich nie bierzemy. Z tej wojny mógłbym mieć 5 wasali, no ale 2 już mam, więc potrzebuję 3 krajów. Tutaj nawet chyba nie będę mógł brać za dużo pieniędzy, więc w ogóle nic nie biorę, 6 golda, to nie warto przedłużać, whitepis. Przed zakończeniem wojny, którą wiecie, że już na 100% wygracie, warto jest poczyścić armię przeciwnika, bo pamiętajcie, 1000 zabitych to 1 punkt odjęty od Duma. Ten moment, kiedy wam zabraknie punktów warscarowych na ostatniego. Co zejście CD, pamiętajcie, żeby zabijać tych władców albo airów, bo jednak to dość sporo punktów Duma potrafi oszczędzić. Ofiary! Bum, bum, bum. Minus 4. No i tutaj w zasadzie, jeżeli się da, to tylko pieniądze i tyle. Plus 1. No i biorę relacje dyplomatyczne. Jak widzicie, druga reforma przeprowadzona, 56.
No i teraz tak patrzę sobie, że najbliższy trus nam schodzi w 57, ale jest to Kolima, z którą nie graniczymy, więc nie będziemy mogli zaatakować tego kraju. Kolejny jest to 59, tutaj graniczymy i jest kilka tych krajów, z którymi mi schodzi trus w 59. Jeżeli bardzo wam się spieszy, no to możecie zrobić tak, jak tutaj widzicie jakiegoś wędrowca i patrzycie, kto będzie w tej wojnie uczestniczył. Te nacje są zazwyczaj o wiele bardziej zacofane w stosunku do was, ale uważajcie, bo też potrafią wypuścić gigantyczne armie, ponieważ mają taki budynek, co zwiększa im bardzo force limit. No to możliwe, że tutaj zdobędę 5 wasali, no ale trochę tego będzie. 28 tysięcy łącznie, więc wolę poczekać, żeby dostać tą technologię w grudniu 58. No chyba, że ktoś im wojnę wypowie i mamy okazję ich atakując. Trzeba cały czas na takie rzeczy zwracać tutaj mocną uwagę. I dwóch pierwszych wasali już mam. Tylko pamiętajcie, żeby to wszystko po kolei tutaj brać. No dawaj, więcej hajsu! Teraz tutaj zdobędziemy trzeciego wasala, bo ten raczej nie będzie mój, więc się uwolni, ale zostaniemy wciągnięci w kolejną wojnę, gdzie pewnie zdobędę kolejnych wasali. Przewaga technologiczna robi swoje. Ciekawe, nie zostałem wciągnięty w żadną wojnę. I znowu mam czterech wasali. Oto czas rozpocząć kolejne wojny. Tutaj potrzebujemy tylko jednego wasala tym razem. No i zdobywamy potrzebnego nam wasala, a resztę będziemy zaraz whitepeaceowali. Tutaj już nawet pieniędzy nie brałem, żeby zaatakować za 5 lat. Kolejna reforma, no to tym razem stabilność. I od razu kolejna wojna. No i Montezuma mi zmarł, ale i tak dość długo przeżył. Chociaż mając tyle Army Tradition, powinniśmy dać sobie radę. Ło, co za przekoks, już tutaj też taki fajny nam się trafił. Warto troszeczkę tych punktów wydać, tym bardziej, że możemy też nadrobić dzięki temu nasz manpower. Albo przyspieszyć siege'owanie. No dobra, ci dowódcy nam raczej starczą. Ogólnie warto, żeby Montezuma żył jak najdłużej. Nieraz resetowałem całe podejście, jeżeli Montezuma ginął mi od razu albo bardzo szybko. Zazwyczaj po prostu wszystko powtarzałem. A teraz weźmy się za wyczyszczenie tych fortów tutaj. I widzicie, wszystkie forty wyczyszczone i zajmujemy każdego przeciwnika po kolei, gdzie tylko możemy. Daje to też ładną kontrolę tutaj Duma cały czas. O, chociaż widzę, że ta bitwa była bardzo niefortunna, więc po prostu musimy odnowić naszą armię manpowerową. I chyba mnie czeka teraz troszeczkę czekania. Nie, palę ten profesjonalizm. I tak go zdążymy potem jeszcze nabić dość szybko, bo po przeprowadzeniu ostatniej reformy będziemy się nudzili. I cyk, dwóch wasali. Oczywiście poświęcamy ich władcy, bo czemuż by nie. Trzeci wasal. No i mamy 5 wasali, ale niefortunnie wdaliśmy się w kolejną wojnę. Ale to dobrze, bo zresetuje nam to 15-letniego trusa z tą nacją, więc od razu lecimy okupować wszystkie jego prowincje. No i tutaj leci zwykły White Peace. Nawet nie zrywamy im sojuszów, nic, bo i tak musimy ich móc bić za 5 lat. No i kolejna reforma, już czwarta, 66 rok. I tutaj War Exhaustion niech będzie. A ja już widzę mój cel kolejny. Atakujemy! A co mi to, niech się raz ten sojusznik przyda, nie? No i nawet szybko i sprawnie mogę przeprowadzić ostatnią reformę, 1470, chyba mój rekord osobisty. No i niestety zostaje nam teraz tylko czekać i podbijać wszystkie nacje dookoła, dosłownie. Teraz już możemy spokojnie wszystko podbijać i czekać, aż gdzieś pojawią się koloniści, żeby przeprowadzić reformę, jak widzieliście pod koniec strategii drugiej. Przy czym uważajcie, bo jeżeli będzie to Anglia, no to dostaniecie anglikańską monarchię, więc uważajcie, od kogo się reformujecie.